Jacek Dziesienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwu gościem jest pan Maciej Werk, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit, kompozytor, producent, radiowiec, wcześniej zespół Hedone. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię w poranku. 10 lat festiwalu Sound Edit. Miałeś poczucie, że to uda się tak długo ciągnąć, ten festiwal stanie się takim sukcesem? Wiesz co, powiem ci, że zupełnie nie. I to jest taka, to jest chyba taka trochę wizja sukcesu w stylu amerykańskim. Zaczynasz od jakiegoś pomysłu, który jest twoją pasją. Bo moją pasją od zawsze było zbieranie płyt. I tak jak moją grupę przyjaciół, którzy kupują płyty dla okładek, tak jak kupowałem je dla producentów. No i w którymś momencie przez wieloletnią współpracę z festiwalem Camera Image ściągnąłem trochę od nich pomysł na silnik, no bo skoro operatorzy filmowi mogą być tematem dużej imprezy, no to tym bardziej producenci muzyczni takim tematem mogą być, bo sami są często wielkimi gwiazdami. Ale to gigantycznie ryzykowny pomysł. No, kogo no interesuje dlatego, tak naprawdę, no dobrze, ale co robią producenci muzyczni? Ja myślę, że w tych czasach tych ludzi jest coraz więcej, ponieważ tak naprawdę... A 10 lat temu? 10 lat temu, wiesz co, linia jakby pokazał wykres, szkoda, że go nie przygotowałem. Zmieniło się dużo rzeczy przez 10 lat, ale trochę chaotycznie pewnie będziemy o tym rozmawiać. Czy myślałem, że to będzie duży sukces? No pewnie, że tak, bo gdybym nie myślał, no to bym tego nie robił. Natomiast myślę, że uda się to przez 10 lat kontynuować. Oczywiście jest to ogromna zasługa, którzy nas wspierają, z miastem Łódź na czele oczywiście i ze wszystkimi naszymi darczyńcami od lat, Narodowym Centrum Kultury, Ministerstwem Kultury i wszystkimi instytucjami, Stowarzyszeniem ZAIK. To są wszystko też takie współprace, które się rozwijają i bardzo merytorycznie się łączą ze sobą, bo na przykład w tym roku mamy pierwszy taki prawdziwy masterclass, taki jak na świecie się robi od wielu, wielu lat, gdzie duży producent w tym wypadku jest to Hayden Bendall. Człowiek, który przez wiele lat był związany ze studiem Abbey Road. Zdaje się, że ten temat jeszcze powróci w naszej rozmowie, tak mi się wydaje. I on będzie pokazywał naszym młodym twórcom polskim, jak przez 3 dni, to jest taka pigułka oczywiście, jak nagrać i jak produkować utwór w studio. Mhm. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że producent muzyczny w tych czasach to jest osoba, to jest każdy z państwa trochę, tak? No bo technologie otworzyły możliwości robienia rzeczy, które kiedyś były trochę niedostępne, były wiedzą alchemika i trzeba było mieć magiczny klucz do tego miejsca zwanego właśnie studio. A teraz to studio może tak naprawdę każdy sobie trochę przenieść do domu. Co nie znaczy, że wy jak nad tym pracować. I trochę o tym jest nasza impreza. Z jednej strony pokazujemy, jak możemy polepszyć jakość tej produkcji muzycznej, co za tym idzie tak naprawdę tego, czego słuchamy. Z drugiej strony pokazujemy całą stronę, nie wiem, prawną, organizacyjną, łącznie na przykład z elementem okładek, bo również tegoroczna impreza to na przykład wystawa Joe Mirowskiego, Polaka, właściwie Anglika polskiego pochodzenia, który projektował okładki między innymi dla, padnie to dzisiaj pierwszy raz, Paula McCartneya. I nie wiem, zespołu Marillion i tak dalej, a w zeszłym roku mieliśmy znakomitą wystawę na przykład Briana Griffina, czyli to jest impreza, która jakby producenci muzyczni są tutaj kluczem wyjścia, aczkolwiek rozszerzenie planuje wielkie na najbliższe lata. Przez te 10 lat kogo się udało ściągnąć? Może powiem, kogo się nie udało. O. Nie udało się niestety ściągnąć 2 najbliższych współpracowników Beatlesów. Moje absolutnie największe marzenie to było ściągnięcie Sir George'a Martina. Którego spotkałeś w przeszłości. Którym się widziałem. I był nawet taki pomysł, żeby wręczyć mu nagrodę festiwalu, czy statuetkę człowieka ze złotym uchem w Londynie, w ambasadzie. I gdzieś ten pomysł, ponieważ on już był bardzo leciwy i niestety no, jakby komunikacyjnie trochę to było utrudnione, to się nie udało. No i jeszcze kilka miesięcy temu pisałem maila z Jeffem Emerickiem, który zmarł w zeszłym tygodniu. To była prawa ręka George'a Martina, człowiek, który tak naprawdę zrewolucjonizował brzmienie Beatlesów na albumie Revolver. I to są te 2 osoby, które najbardziej chyba mi się jakby żałuję, że już do nas nie przyjadą. Natomiast udało się wiele. No Brianino to jest jakby z żyjących producentów mój numer 1. Trochę egzekwo z Danielem Lanois, z którym zresztą razem pracowali choćby nad znakomitą płytą Achtung Baby U2 czy paroma innymi albumami tego zespołu, czy na przykład nie wiem, będziemy długo wymieniać, to może nie jest kwestia tego wymienienia. Cała ekipa, która stała za Depeche Mode, no za ich sukcesem. Ale wiesz, ludzi związani z Depeche Mode to chyba mieliśmy praktycznie wszystkich, bo był zarówno... Był Daniel Miller, właściciel wytwórni Mute Records, który to wszystko wymyślił. Był u nas 2-krotnie w ogóle. Był u nas Flat, czyli producent Mark Ellis Flat. To jest wielka też historia, że do nas przyjechał. Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins. Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins. No cały czas jest bardzo aktywny. Był u nas Garrett Jones na pierwszej edycji, człowiek, który produkował pierwsze płyty Depeche Mode. Był Brian Griffin, który robił im zdjęcia na te pierwsze płyty na okładki. To trochę jakby z tej innej strony. Był Tim Simenon, który wyprodukował moim zdaniem najlepszy album Depeche Mode, czyli Ultra.
Był Bill Laswell, idąc dalej już troszeczkę może... Public Image, LTD, wiele innych projektów. A w tym roku kto będzie? No w tym roku będzie, jeżeli chodzi o wielkie nazwiska, o których marzę od 10 lat, no to będzie Giorgio Moroder. Inny klimat. No wiesz, ale to jest legenda. To jest człowiek, który tak naprawdę pokazał muzykę disco w takiej formie, w jakiej właściwie uważam ją za klasykę w tym momencie. No, że też wspomnę jego największą produkty, czyli I Feel Love, Donny Summer. Mm-hmm. No, ale oczywiście również wielka inspiracja dla Daft Punk. Chodzą słuchy, że Daft Punk też się pojawił w Łodzi na gali wręczenia nagrody, tak podobno, jaskółki mówią. No i Giorgio Moroder nie dość, że przyjedzie odebrać nagrodę człowieka ze Złotym Muchem, spotka się z publicznością w sobotę 27 października w klubie Wytwórnia w Łodzi, to jeszcze zagra set DJ-ski. A dwa dni temu ogłosił, że będzie grał trasę, prawdziwą trasę koncertową, pierwszy raz w życiu. Niedawno wypuścił płytę, wciąż jest aktywny. Jest aktywny bardzo, no i to będzie duża szansa spotkania. Natomiast, żeby było zabawnie i nie ma przypadków, na tej samej scenie nagrodę odbierze człowiek, który w tych samych latach robił dokładnie takie same klimaty w Polsce. Jest to pan Andrzej Korzyński. Jest to dla mnie też wielka radość, bo ja do pana Andrzeja robiłem podchody od wielu lat. No oczywiście Akademia Pana Kleksa to jest jakby dzieło, które znają wszyscy, ale również fan kimono i to jest ta sekcja disco. Pan Andrzej Korzyński też dostanie nagrodę, też będzie z nim spotkanie, a cała niedziela 28 października jest właściwie poświęcona jego twórczości od warsztatów dla dzieci z piosenek z Pana Kleksa po koncert Filipa Siejki i jego zespołu z utworami do filmów, do których komponował pan Andrzej Korzyński. Czyli absolutnie unikatowy koncert. Tak, i pierwsza kobieta laureatka Nagrody Człowieka ze Złotym Muchem przez 10 lat. Parytety trochę zostały, że tak powiem, zachwiane, ale nadrabiamy. Kaśka Nosowska. Nie dość, że... Katarzyna Nosowska nie jest producentem, no przepraszam. Ale my mamy nagrodę, która jest kontynuacją programu, który wspólnie z Narodowym Centrum Kultury kiedyś robiliśmy w ramach Ojczystego, Dojdaj do Ulubionych, Śmielej. To był taki cykl audycji radiowych, które z Piotrkiem Mecem robiliśmy o polskich tekstach. Mhm. I przy tej okazji wymyśliłem podkategorię za szczególną wrażliwość muzyczną i kunszt słowa. No i dostali ją goście tacy, zresztą jeden z nich, moja ulubiona postać na polskim rynku muzycznym, potem jest długo, długo nic, nazywa się Lech Jenerka. Potem był Adam Nowak. Andrzej Nowak. Adam Nowak. Przepraszam, Adam i Andrzeju. Rzecz dzieje się na żywo, jest wcześnie, kawa jeszcze nie wyszła w kawę. I jeszcze był Wojtek Wogleski w tej sekcji, tak? Ale impreza zacznie się znacznie wcześniej, bo my przeskoczyliśmy już do niedzieli, a te są cztery dni i jest czwartek. A w czwartek? W czwartek coś, co wydawałoby się 20 lat temu w ogóle nierealne, czy jeszcze 10 lat temu, a w Łodzi w czwartek w klubie Wytwórnia zagra legenda elektroniki. Dwie legendy, bo najpierw The Orb, czyli Alex Patterson i jego formacja z zupełnie nowym albumem, bardzo dobrym i podobnie nowym zespołu Orbital, który również tego wieczoru się pojawi w Łodzi. Legendy elektronicznego brzmienia, tak. Cały czas aktywne, nagrywają płyty. The Orb chociażby z Dave'em Gilmourem swego czasu z Pink Floyd też stworzył płytę, ale też wystąpił Reniusi z nową płytą. Ćma. Tak jest, płyta Ćma. To będzie takie afterparty, na dwóch salach się to będzie działo, oczywiście nierównocześnie na szczęście, bo my jesteśmy, jak to się mówi, największym z najmniejszych festiwali albo najmniejszym z największych, więc rzecz dzieje się w bardzo komfortowych warunkach, również odsłuchowych, ale też wizualnych, bo to jest klub, w którym tych ludzi możesz zobaczyć z bliska. Mhm. Oni się też, cała atmosfera festiwalu Sound Edit jest bardzo intymna. Dlatego ci ludzie też mogą się spotkać z publicznością. Oni są blisko, to nie jest jakieś otoczenie ich tłumem ochroniarzy. To jest bardzo ważne. A w piątek mamy zupełną inną gratkę dla miłośników, na przykład starych audycji Tomka Beksińskiego. Zespół The Opposition po wielu latach, po 25 dokładnie, powraca do Polski z nowym materiałem Summer in Between. Ta płyta się ukazała chyba 4 miesiące temu. Legendarny zespół w Polsce i wydaje się, że chyba tylko w Polsce. A, wiem ci, że we Francji też. A, i we Francji, okej. Okay. A potem Morciba z nową płytą. To jest jedyny koncert Morciby w Polsce w tym roku i pewnie chyba przez... We własnej wytwórni w końcu. We własnej wytwórni. No sobotę chyba żeśmy omówili, bo jeszcze Nosowska ze Smolikiem w ramach trasy płyty, która się ukazuje, zdaje się, chyba dzisiaj. Tak, basta. Tak. Basta. No i co, Mary z Polski, to jest taka moja ulubiona nowa polska wokalistka i właściwie autorka, tak się mówi teraz, songwriterka.
No i co jeszcze mamy? No gale wręczenia nagrody. Mnóstwo... Będzie się działo. Cztery dni, mnóstwo imprez towarzyszących, bo razem z Polskim Radiem Łódź też po raz trzeci robimy taki cykl koncertów Sound Edit Spotlight, bo oczywiście całe mnóstwo warsztatów na cztery, w czterech lokalizacjach, także cały program na stronie soundedit.pl. Maciek, a ciebie ta impreza i dyrektorowanie Sound Edit nie odsuwa od muzyki, od tworzenia muzyki? No bo my ciebie poznaliśmy wcześniej z innej strony. Byłeś, wiesz, po tej drugiej stronie. Dzisiaj zapraszasz, organizujesz, spełniasz swoje marzenia, ale co z twoimi płytami, projektami, bo twoje płyty solowe minęły już bardzo wiele lat, gdzie między innymi Mark Lanegan wystąpił. Pudzi Bell na bębnach, tak. Chris Olej. Tak. No właśnie, nie wspomnę już o dziewczętach. O tak, nie wspomnę o wcześniejszych projektach. Znaczy powiem ci tak, no z Venom to jest tak, że ona jest bardzo ulotna, a szczególnie jest ulotna dla ludzi leniwych. A ponieważ jestem człowiekiem mimo wszystko leniwym i artystycznie pewnie... To jest trudny temat, ja się spodziewałem tego pytania, bo pamiętam, że ty przecież też recenzowałeś chyba jakieś moje płyty. Tak. Ja byłem po wszystkich stronach, we wszystkich możliwych elementach tak zwanego show biznesu muzycznego, bo pisałem recenzje również, mam swój program w radio, nawet w dwóch, a festiwal grałem, byłem na scenie, robiłem różne rzeczy. Śpiewałeś, występowałeś. Tak, produkowałem, pisałem piosenki i teksty, natomiast taki człowiek orkiestra trochę, ale powiem ci, że najbardziej w tej chwili, tak szczerze, brakuje mi tej strony, o której powiedziałeś. I więcej mam ogromną potrzebę, nie użyję słowa reaktywacja, bo reaktywacja to jest coś, co jakby kiedyś zgasło, a to nigdy nie zgasło, tylko tak. Się nie, jakby nie było podlewane i się tylko tliło, ale zespół Hedone mam wrażenie, że szykuje się do jakiegoś uderzenia. Ponieważ tak, nie mam już nic, już wszystko było dla mnie, tak, muzycznie i teraz mogę się pobawić. No, natomiast powiem ci, że chciałbym odzyskać energię z roku 94, kiedy limit polegał, mieli państwo, 512 kilobajtów pojemności urządzenia o nazwie sampler, czyli można było tam wpakować 512 kilobajtów brzmień i my żeśmy na tym robili cuda, a teraz możesz wpakować do komputera 68 godzin, a wena trochę taka, bym powiedział, insza. Czyli to byłoby Hedone z tych czasów, kiedy supportowaliście Iggy'ego Popa, czy to Hedone, gdzie śpiewasz piosenki takie bardziej kościelne, jak na ostatnim powiedział Playboy? Znaczy mówisz o wykorzystaniu utworu Dobry jest za nasz Panie. Tak jest. Znaczy nie wiem, czy jest kościelna pieśń. To jest taka, bym powiedział, trad. To prawda. To się mówi trad. W nomenklaturze zaiksowej jest coś takiego jak trad, czyli że autor to jest tradycyjna pieśń. Podobno ktoś kiedyś na tym... Wiele osób słyszało tą pieśń, o mało na serce nie zeszły. Wiesz co, no to było wykorzystanie dziedzictwa kulturowego. A co z tym Hedone? W którą stronę pójdziecie? Przesterowane wokale i... Ale wiesz, ja już nie mogę krzyczeć tak jak w 94 roku, bo ja się trochę nauczyłem śpiewać. Aha. Wiesz, to jakby w drugą stronę trochę jest trudniej, myślę. Czyli nie będzie klimatów z typu Industrial Ministry. Właśnie będzie, Ale z drugiej strony wiesz, ja na przykład gdybym miał sobie wymarzyć swoją rolę w zespole, to chciałbym być basistą w zespole dubowym. Zawsze najbardziej lubiłem te długie, posuwiste nuty, dlatego jednym z moich ulubionych basistów jest zarazem laureat Człowieka ze Złotym Muchem i mój przyjaciel, który zresztą nawiedzi Warszawę w przyszłym tygodniu, niejaki Martin Youth Glover, basista Killing Joke, oraz Joe Wobble, który też jest znakomitym producentem. Z Johnem Rottenem współpracuje między innymi i którego też miałeś okazję gościć. Nawet wiozłem go swoim samochodem kiedyś. Bardzo miły człowiek. Słuchaj, jak to jest, że udało ci się stworzyć tak perfekcyjne, fejkowe zdjęcie z Paulem McCartneyem, bo widziałem, tam chyba musiałeś dużo wycinać. Maciej Werk, Paul McCartney, no trudno uwierzyć, żeby to było zdjęcie oryginalne, żeby to się wydarzyło. Wiesz co, gdzieś te nożyczki? Nożyczki. No stara dobra metoda na tak zwane, jak to się mówiło, patchwork. To było chyba twoje wielkie marzenie, nie ma drugiej. Wiesz co, powiem ci tak, osoby. To jest przykład na to, kiedy afirmujesz za każdym razem, kiedy jesteś w Londynie i wymyślasz sobie, że na pewno... Ja spotkałem Paula 3 razy w życiu, tak? Raz to było w Londynie pod jego domem, drugi raz to było lotnisko w Warszawie, to była taka przygoda totalnie fanowska, a to była sytuacja taka, po raz pierwszy pojechałem do Liverpoolu, bo byłem zaproszony na taką konferencję muzyczną jako prelegent w miejscowości pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem. Na tamtejszy uniwersytet. No i oczywiście miałem 3 dni, potem mogłem sobie zostać wolnego, więc postanowiłem odbić w końcu w życiu pielgrzymkę, tak? Aż dziwne, że fan The Beatles był pierwszy raz w Liverpoolu. No, czekałem na taki moment, wiesz co, no, jakoś to nawiżę, no, czekałem na moment naturalny. Okay. No i naturalny moment był taki, że spotkałem ludzi,
którzy pracowali przy produkcji Carpool Karaoke, ponieważ znam dużo ludzi z różnych środowisk na świecie, zarówno filmowych, jak i muzycznych, i ci ludzie się gdzieś tam... No i oni mówią, że Paul jest w mieście i kręcą, i że pod jego domem, a to jest jego dom tu z tyłu, ja zwiedzałem ten dom wcześniej. I dostałem sygnał, że on będzie tam godzinę później. A ponieważ jest to taka przerwa pomiędzy zwiedzaniem, bo do tego domu nie można wejść, to należy do tak zwanego National Trust, czyli nazwijmy to jakby w Polsce, nie wiem, konserwatora zabytków. I tam są tylko takie trasy, tak zwane zwiedzania zorganizowane. No więc czekałem sobie tam grzecznie i kulturalnie, a ponieważ zawsze, kiedy jadę do Londynu, jako niepoprawny kolekcjoner, mam ze sobą coś do podpisania, bo ja zbieram podpisane płyty, jestem na tym punkcie kompletnym wariatem, ale chyba tobie tego tłumaczyć nie muszę. Tak tym razem? Tak tym razem nie miałem nic. I dobrze, że się dowiedziałem, bo kierowca, który obwoził nas tym turem, miał za 3 funty taką broszurkę o tym domu. I nie żadna okładka płyty, nic, po prostu żaden Sgt. Pepper, oryginalne pierwsze tłoczenie, nic z tych rzeczy. Natomiast Paul podjechał z całą ekipą, byłem sam pod tym domem, więc miałem go na jakieś tam 4 minuty, zupełnie miła rozmowa. No i jeszcze na koniec sobie strzeliłem selfika. Selfika, do którego Paul niesamowicie zapozował. To tak, to jest. No, robiliśmy sobie trochę żarty. On zresztą zawsze mówi, bo zawsze drugi raz, kiedy, trzeci raz, kiedy go spotkałem, zawsze mówi, że I speak Polish. Powiedział cześć. On tak bardzo ładnie mówi cześć. Jakie wrażenie on tobie zrobił? Wiesz co, normalny, znaczy to wszyscy zawsze podkreślali, bo jakby, no ja znam też parę osób, które z nim pracowały, więc normalny, miły, wyluzowany, świetnie wyglądający, w doskonałej formie 76-latek, tak? A koncercie wybierasz pewnie do Krakowa? No to będzie chyba mój 9. Ja tak obiecałem sobie, że dobiję do 10, a potem zobaczymy, tak? Czekamy na Paula McCartneya może na kolejnej edycji Sound Edit. Pewnie już część gwiazd już jest umówiona. No powiem ci, że pierwszy raz w życiu mam taką sytuację, że mam podpisaną umowę z artystą, którego jeszcze w tym roku ogłoszę później. To jest co prawda trochę inny klimat, bardzo elektroniczny, ale również niezwykle legendarna formacja. Natomiast no liczę na to, że jestem w trakcie tak zwanych negocjacji z Łódzkim Centrum Wydarzeń, więc jeśli państwo mają jakiś pomysł, w jaki sposób można podsycać dobrą energię, to byłoby bardzo miło, bo chciałbym, żeby następne lata również się działy. A pomysłów jest mnóstwo. Im się marzy taki cały rok edukacji, wiesz, to jest jakby ten element, o którym najmniej mówimy, bo wszyscy mówią Gwiazdy, Orbital, tak Orb, Morcita, a to nie tylko koncerty. Giorgio Moroder, a tak naprawdę znalezienie miejsca, w którym festiwal mógłby funkcjonować na zasadzie takiego trochę nowoczesnego domu kultury, czyli mamy całe mnóstwo warsztatów, gdzie możemy trochę też jakby podnosić jakość tego, co się dzieje. To się ładnie nazywa profesjonalizacja sektora, czyli z jednej strony edukujemy profesjonalistów. To się dzieje na Sound Edit. Są warsztaty dla dźwiękowców. Przyjeżdżają z całej Polski na przykład ludzie, którzy realizują dźwięki w teatrach czy w domach kultury, po to, żeby uczyć się, jak to robić lepiej, i często te spotkania są prowadzone i te warsztaty przez jakichś tam super czempionów ze świata, ze Stanów czy z Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony mamy ten element studyjny, gdzie właściwie czasami jakaś mała sztuczka podpowiedziana przez tych naszych gości otwiera ludziom głowy. A najważniejszy element to jest ten element takich zakulisowych rozmów, kiedy oni czasami opowiadają historię. Ten facet ostatnio się otworzył, Paul McCartney, zaczął opowiadać historię. Ja mam wrażenie, że Paul jest teraz na tym etapie, że chce dać światu jak najwięcej Paula McCartneya. Nie chcę mówić, że zegar wisi mu nad głową, ale coś takiego. Jaką historię ci opowiedział? Jaką powiedział mi historię? Podpisał mi to, co tam jest, takie zdjęcie sprzed jego domu dla mojego syna, który tam siedzi po drugiej stronie tutaj ekranu. Pozdrawiamy Vincenta. I zapraszamy na imprezę 25 października. 25, już wszystko się 26, rozpocznie. 27, 4 dni, klub Wytwórnia Łódź. Sound Edit. Maciej Werk był moim gościem i pewnie jeszcze będzie nieraz przy okazji kolejnych edycji festiwalu i oczywiście płyty Hedone, na którą czekamy. Tak zróbmy. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję za rozmowę.